na to, aby zablokował twoje ruchy. Kitresz palec do kiermany. Żyj zawsze tak, żebyś nie trafił do puchy. Musisz go pokonać i nie możesz skonać. Wiesz, że mocna twa obrona. Szanuj swoich ludzi i zapracuj na szacunek za ich zdrowie, trunek. W życiu wiele sytuacji te dawały doświadczenia. Nikt się nie spodziewał, ile mamy do zrobienia. Nie wychodzę z podziemia, tutaj stawiam swoje kroki. Bo to za dobra sprawy wjeżdża na bit 6 bloki. Bo to próg, który pragnie, żebyś zwolnił. Chcę zatrzymać ciebie, pragnie, żebyś zwątpił. Co cię nie zabije, to cię kurwa wzmocni. Tego jestem zdania. Ja i jeden z nas, wychowany byłem w biedzie. Dobrze wspominam ten czas, gdy u babci na obiedzie. 90 lata, żyło się wtedy inaczej. Oczyma dziecka świat widziałem, nie mając martwień. Mówili, chronili, by zło mnie nie pojmało. Się przyznawało takim, że stało mnie swoją miarę. Otoczenie przykładało, że za próg się nie wynosi. To co dzieje się za progiem, niech nikogo nie obchodzi. Próg to miejsce dla tych, co z butami w twoje życie chcieliby wejść, przekroczyć nieprzekraczalną granicę. Próg, ostatni punkt w drodze po twoją prywatność. Na ile weź pozwolisz, na tyle miniesz się spraw. Za próg się nie wynosi, pomiędzy tobą a mną. Pomiędzy mną a tobą szarą rzeczywistość wargą. Otaczając nas kłamstwem, narzucać są poglądy. Próg do domu nigdy, nie wpuszczaj osób obcych.